Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuując nasze bardziej zaawansowane materiały, chciałbym powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat szkła, które jest popękane. W tym celu zbudujemy szybko szkło, które jest przezroczyste, gładkie, a następnie wprowadzimy do niego pęknięcia, tak aby wydawało się, że jest potłuczone. No więc zaczynamy. Usunę od początku te napisy. Dodam sobie do sceny zwykłego plane'a. Dodam także jakiś obiekt, który będzie stanowił podporę dla mojego szkła. Niech to będzie zwykła kula. Do kuli, czy też kuli, ustawię shading na smooth, tak by moja scena wyglądała w ten sposób. No i teraz przełączę się do mojej sceny skonfigurowanej pod Cycles. W tym momencie mam tutaj podgląd, który można już zobaczyć w formie wyrenderowanej. I teraz do sceny dodam jeszcze jednego plane'a, który będzie moim szkłem. Zamiast plane'a mogę dodać cube'a. Tego cube'a ustawię na takiej wysokości, aby znajdował się na wierzchu mojej kuli oraz przeskaluję w osi Z, tak aby zrobić z niego bardzo cieniutki placuszek. Następnie go przeskaluję jeszcze raz, aby był po prostu troszkę większy. I ustawię go na samiuteńkim wierzchołku tej kuli. Taki ekwilibrystyczny stolik, powiedzmy sobie, lekko nowoczesny. No i teraz robimy materiał. Jak wspominałem w poprzednim tutorialu na temat czystego szkła, ten materiał robi się bardzo prosto. Wystarczy dodać sobie shader o nazwie Mix, a następnie dwa shadery należy zmiksować. Pierwszy z nich to jest szkło, drugi z nich to jest transparent. Teraz po odpowiednim połączeniu tych dwóch shaderów dostajemy czyste szkło. Roughness jeszcze zobaczę, czy jest 0. Jest 0. Miksować będziemy według danych na temat promieni światła, więc dodaję shadow o nazwie Light Path i wykorzystuję tak zwany Shadow Ray, czyli ray, który odpowiada za cień. W tym momencie muszę ustawić jeszcze odpowiednio ciemny kolor materiału transparent, aby uzyskać jakiś w miarę ciemny cień. Przełączę się także w moich ustawieniach Blendera, aby Cycles nie renderował kaustyki. Dzięki temu dostanę szybszy render, mniej zaszumiony, no i widoczny tutaj będzie również cień. Aby ten cień był jeszcze bardziej widoczny, zmniejszę troszeczkę rozmiar mojego światła i zwiększę jego intensywność. To będzie scena, którą będziemy mogli wykorzystać do obserwowania, jak to popękane szkło pracuje na naszej scenie. Teraz tak, aby szkło wyglądało jeszcze bardziej realistycznie, nie będę dodawał do niego już krawędzi, o której mówiłem ostatnio, ale zmienię jego kolor na leciusieńko zielony, tak aby odpowiadało to zwykłej szybie okiennej z najprawdziwszego butelkowego szkła. Niech to będzie tego typu kolor. No i teraz do takiej szyby warto byłoby dodać jakieś spękania. Te spękania dodamy wykorzystując jedną z własności materiału, jaką jest displacement. Displacement jest to parametr określający, w jaki sposób zdeformowany jest materiał, na który pada światło i w związku z tym pozwala temu światłu odpowiednio się na materiale rozłożyć. Displacement to jest po prostu coś takiego jak bump mapping, chociaż nie wiem, czy jest sensowne tłumaczenie jednego trudnego terminu innym trudnym terminem. Tak czy inaczej, do tego wejścia wstawimy sobie za chwilkę teksturę, którą możemy wczytać z dysku, a ja wybiorę teksturę proceduralną, która nazywa się Voronoi. Tekstura Voronoi jest to tekstura oparta o komórki, przy czym te komórki tworzą pewien wzór. No i ten wzór pozwala utworzyć takie dość proste krawędzie pomiędzy komórkami, coś na wzór pogiętego czy też zdeformowanego plastra miodu. Wybieram cells i teraz faktor, czyli wartości, które nie są kolorem, wkładam do displacement. Natychmiast tworzy mi to na szkle wzór podobny do spękań. No i te spękania wyglądają dość przekonująco. Jeżeli się tutaj przyjrzę, to widzę, że rzeczywiście ta siatka jest taka, powiedzmy sobie, podejrzana. Teraz parametr taki jak skala określa, jak wielkie są obszary pomiędzy spękaniami. Jeżeli skalę ustawię na przykład na 15, w tym momencie spękań mam oczywiście dużo więcej, moje szkło jest bardziej potłuczone. No jeżeli mam mniej tych spękań, to oczywiście będę miał grubsze odstępy gładkości. Może troszeczkę to szkło pogrubię, rozciągając je w osi Z, a więc S, Z, troszeczkę je w ten sposób pogrubię, będzie troszeczkę lepiej wyglądało. No dobrze, ta malutka plamka w środku to jest plamka, w której nasze szkło przenika powierzchnię kuli, w związku z tym kula jest wewnątrz tej mojej szyby. Można trochę podnieść tą szybę, aby uniknąć tego efektu. Dobrze, więc teraz gdybym chciał, aby ten wzór pęknięć układał się w jakiś szczególny sposób, nie tak po prostu, tak jak na przykład teraz, musiałbym wpłynąć na tą skalę w jakiś określony sposób. Mogę wykorzystać coś takiego jak długość promieni światła. Ta długość promieni światła jest zależna od tego, pod jakim kątem patrzę na mojego plane'a, na moją szybę i jak jestem blisko tej szyby. Wykorzystamy taki parametr i ten parametr dodatkowo przemnożymy przez funkcję sinus,
czy też może potraktuję jego funkcją sinus, aby uzyskać pewne zafalowania powierzchni. No ponieważ sinus generuje wartości od 0 do 1, to przemnożymy je później jeszcze przez coś, aby uzyskać jakieś w miarę ładnie widoczne deformacje tego mojego patternu, tego wzoru pęknięć. A więc robimy. Dodaję skrypt związany z matematyką, wybieram sobie stąd funkcję sinus i do tej funkcji sinus ustawiam jeden parametr równy 1. On jest nieistotny w tym momencie i wkładam do niego naszą długość promieni światła. Teraz wartość tego sinus zamieniam na, znaczy noda, który było sinus, kopiuję i ustawiam wartość multiply. I teraz wartość tego sinusa przemnożę sobie przez jakąś wartość, na przykład przez 1, tak jak teraz. I tę wartość wstawię do skali tutaj. Jeżeli zrobię coś takiego, to widzę, że tu pojawiły się jakieś takie dziwnie wyglądające zakola. No i teraz odpowiednio sterując wartością, przez którą mnożę mojego sinusa, mogę otrzymać gęstszy lub rzadszy obraz zmarszczek tutaj. Jak widać, one układają się w taki dziwny sposób. Na razie się do mnie przejmujmy. Weźmy sobie tutaj na przykład wartość 15. Proszę zobaczyć, już zaczyna się pojawiać pewna tendencja. Są obszary, które są bardzo rzadko popękane i są takie, które są popękane w dosyć silny sposób, przy czym ten silny sposób ze spękania troszeczkę je zaokrągla. No i w tym przypadku nic chyba z tym nie zrobimy. Niech to tak zostanie na razie. Jest to w każdym razie jeden ze sposobów pozwalający wpłynąć na to, jak to moje szkło pęka. Jeżeli dam 55, zobaczmy, jak to wygląda. No, powiedzmy sobie, że tak sobie. W poprzednich moich próbach nie miałem tej dziwnej deformacji, którą teraz tutaj mam. No, ale możemy na nią przymknąć oko. Otóż ta deformacja będzie się pojawiała zawsze w osi widzenia kamery, więc możemy ewentualnie jeszcze kombinować coś z takimi danymi jak wektor, na przykład tu, ewentualnie tutaj, aby przekręcić troszeczkę to nasze szkło. Tak czy inaczej, tego typu deformacja stworzona za pomocą takiej funkcji pozwala nam w pewien sposób zagęścić i rozrzedzić nasze pęknięcia. Nie wiem, czy to akurat teraz fajnie wygląda. No tak mi się to szkło ustawiło niezbyt ciekawie, ale jeżeli spróbujecie kilka razy takie coś zrobić, to za każdym razem może wyjść coś sensownego. Zamiast sinusa może wezmę sobie kosinus, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje się, że teraz jest troszkę lepiej. Chociaż również są tutaj linie krzywe, które normalnie nie występują przy pękaniu szkła, więc jest to w pewnym sensie taka, powiedzmy sobie, delikatna aproksymacja. Mogę też kombinować z innymi ustawieniami, na przykład zmienić cel na intensity, otrzymując wtedy zupełnie inny wzór. No jak widzimy teraz, jest to takie, no powiedzmy sobie, dziwnie wyglądające. Dostaję jakieś takie ciemne, jasne ciapki, dziwnie wyglądają. Trudno powiedzieć, czy są pęknięcia, czy jakieś artystyczne zniekształcenia tego szkła. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś nie chce się w ten sposób bawić, nie chce deformować skali, możemy ją zawsze uzyskać w normalny sposób, wybierając sobie cels. I wtedy mamy zwykłe spękania. To jest szkło, które jest potłuczone. W wypadku, gdybym usunął tę kulę spod spodu i same szkło położył na powierzchni, to będzie się wydawało, że to szkło jest elegancko popękane. Ot, była szyba, ale się wzięła i połamała. Dobra, myślę, że już pozostałe pomysły w stylu odłamki tego szkła, jakieś rozbicia na części możecie sobie zrobić sami. Oczywiście o Fracture Tools na razie nie będziemy mówili, bo nie mówiliśmy o silniku gier, ani o cząstkach w żaden sposób, więc ten temat zostaje na przyszłość. No ale szybę potłuczoną można w ten sposób próbować robić. Podniosę jeszcze troszeczkę nasz cień. Był trochę jaśniejszy. No i dobra, i to jest wszystko na teraz. Kończę. Pozdrawiam, do zobaczenia.